Dzisiaj zespół pieśni tańca Kocie Wie przedstawi nam zabawę pod tytułem Bańczak. Proszę bardzo, zaczynamy. Kasa w ruch. Starają się rzucać do środka szarfy. Kto będzie bliżej, ten zgarnia wszystko. Czy ktoś do środka rzucił? To Marcin, bierzesz całą kasę, jest wszystko twoje. Lecimy drugą kolejkę. Kalina. Najbliżej jest Sylwia. Sylwia, bierzesz, nie, ktoś jest bliżej, dwójką kto rzucał? To Weronika jest bliżej. Weronika, zgarnie wszystkie pieniądze. Teraz uwaga, Weronika weźmie wszystkie pieniążki, potasuje sobie je w dłoni. Tutaj jeszcze masz, Weronika. I głośno tutaj komisyjnie mówisz orzeł czy reszka i pieniądze, które przytasujesz, przełożysz sobie na rękę. Te są dla ciebie. Tak? Ile orłów zdobywasz? Raz, dwa, trzy. Trzy pieniążki dla ciebie. Kto był drugi w kolejce? Była. Sylwia i Sylwia mówi orzeł czy reszka. Mówiłam orzeł. Raz, dwa, dziękuję. I kto był trzeci? Kalina, orzeł czy reszka? Orzeł. I jest orzeł. Dobrze, pomachajcie ładnie. Uhu! Zespół pieśni i tańca Kocie Wie. Pozdrawiamy. Nie oglądajcie się, dzieci, bo kulawy lisek leci. Lis, lis, ogon ma, nie wiadomo komu da. Lis, lis, ogon ma, nie wiadomo komu da. Dziękujemy. Koło gospodyń miejskich w Czarnym Lesie prezentuje zabawę Chodzi lisek koło drogi. Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Nie oglądaj się dzieci, bo kulawy lisek leci. Lis, lis, ogon ma, nie wiadomo komu da. Lis, lis, ogon ma, nie wiadomo komu da. Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Nie oglądajcie się dzieci, bo kulawy lisek leci. Lis, lis, ogon ma, nie wiadomo komu da. Lis, lis, ogon ma, nie wiadomo komu da. Szanowni Państwo, koło gospodyń wiejskiej Osieczanki pragnie przedstawić Państwu starodawną, ludową zabawę dupniak. Polega ta zabawa na tym, że jedna osoba siedzi, następna klęczy i zasłania ta osoba oczy jej, a ktoś z koła klepie w tyłek. Można na tyłek położyć poduszkę, ale niekoniecznie, bo wtedy trudniej zgadnąć. Jest to zabawa integracyjna, bardzo wesoła. No można się tu z kimś też rozliczyć za coś. Zapraszamy do zabawy. Chłopak czy dziewczyna? Dziewczyna! Weronika! Nie! Chłopak czy dziewczyna? Dziewczyna! Weronika? Tak, brawo!
Martyna. Grażyna. Brawo! Za daleko. Oluś sprawdza. Nie. Nie. Przesunięte. Nikt nie zdobył punktu. Runda druga. Sprawdź. Za daleko. Matio, pozbawaj się. Sprawdź. Za daleko. Za daleko, zostaw. Michał. Za daleko. O, Michał się inął i zdobył punkt. Zabierasz pieniążek. Super, brawo Michał. Za daleko. Madzia. Brawo, Madzia zdobyła punkt. Zabierasz pieniążek. Chłopakom się nie udało. Madzia zdobywa punkt. Głuchy telefon. Pierwsza osoba przedstawia następnej zdanie, która potem dalej na ucho i która dalej przedstawia następnej osobie. I na koniec się okaże, czy jaka jest zgodność z oryginałem. Ostatnia osoba powie teraz głośno całe zdanie, które usłyszała i porównamy z oryginałem. Ja słyszałam, gdzie jest wda, coś tam w dalu nic. Prosimy teraz o oryginał. Ciebieżyca wda przy srebrnym falcz w siebie. Witamy wszystkich. Właśnie wam chcemy przedstawić grę chłopka, inaczej potocznie klasy, w które kiedyś grało się na podwórku. Wypadłam. Właśnie osoba pierwsza zrobiła skuchę, osoba następna. Gra polega na tym, żeby uczestnik skakał w wyznaczonych polach, nie nastając na żadną z liń. Na drodze powrotnej zabiera kamyk, woreczek bądź coś, co rzucał i wychodzi. Kręcić kołko, kołko robić. Macie jakieś czekolada? Ładnie, ładnie, no. No. Koncentrować się. Brawo. Nie.
Następną grą, jaką chcemy Wam zaprezentować, jest gra pod tytułem Jasne Piwko. Jak tutaj widać, są cztery państwa. Państwa można wybrać sobie każdy, jakie chce. Tutaj akurat mamy Polskę, tutaj mamy Niemcy, tutaj mamy Słowację i tutaj mamy Ukrainę. W zależności od tego, ile osób gra, może tych państw być więcej. Niemniej jednak muszą być co najmniej dwóch graczy. Gra polega na tym, że jeden z przeciwników wylosowany przez całą grupę zaczyna grę, podrzucając kijek, worek, piłkę bądź cokolwiek innego do góry, wywołując hasło. Reszta graczy ucieka. Później zawodnik, który złapał piłkę, musi powiedzieć, w ilu krokach tip-top lub tip-topach podejdzie do tej osoby. Jeżeli podejdzie i dotknie kijem, piłką bądź czymś innym, może zabrać przeciwnikowi kawałek jego ziemi. Jasne piwko naprzeciwko wywołuje Słowację! Ja wywołuję Ukrainę. Ile kroków? 3 kroki. Teraz gracz zabiera przeciwnikowi jego pole, a gracz, który stoi na danym polu, nie może się ruszyć. Gra toczy się tak długo, aż graczom zabraknie miejsca na swoich polach. Thank you.
Marzena. Ewelina. Basia. Wanda. Grażyna. Agata. Rysa. Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczkę haftowaną tobie ją daruję. Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczkę haftowaną tobie ją daruję. Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczkę haftowaną tobie ją daruję. Ta osoba, która najdłużej będzie miała kija w ręku, będzie tatarzem ospałym, spokojnym, no powiedzmy sobie nawet takim gamoniem tańczącym, jeżeli chodzi o piosenki i o taniec ludowy. Dziękujemy bardzo. Zabawa, która nazywa się Zostaw kija albo miotlarz w innych regionach. My bawimy się z dziewczętami i szukamy swojego własnego partnera. Zaczynamy! No nareszcie została Julka. Sprzedający świnie podchodzi do każdego z uczestników, który wybiera sobie część świni, a sprzedający próbuje rozśmieszyć daną osobę albo sprowokować ją do tego, żeby się pomyliła i wymieniła inny wyraz niż ten, który sobie wybrała z części świni.
Dzień dobry. Mój ojciec zrobił świnie. Co pani sobie życzy? Ucho, ucho. Pani co sobie życzy? Nóżkę. Nóżkę. Nereczki. Nereczki. Ryjek. Ryjek. Świecia. Ogonek. Ogonek. Dobrze, dobrze. Dzień dobry. Ucho. Ucho. A co pani wieczorem będzie myła sobie? Ucho. Tylko? Ucho. A reszta? Ucho. Jejś. No, no kolację co pani poda będzie? Ucho. Tylko ciągle ucho? Ucho. Zawsze? Ucho. A nad ranem? Ucho. A o północy? Ucho. Dzień dobry. Nóżka. Jaka pani piękna, jaka blondynka. Czy pani zawsze taka jest uśmiechnięta? Nóżka. Nóżka. A tu? Nóżka. A tu? Nóżka. A nad ranem? Nóżka. A na kolację co jest? Nóżka. Na śniadanie? Nóżka. Niemożliwe. Nóżka. Witam panią. Nóżka. Jeszcze raz. Fancik poproszę. Fancik. Szybciutko. Fancik. Nie wolno się uśmiechać. Mam fancik jeden. Mam trzy fanty. Co mam zrobić z tym fantem, który mam na myśli? Bociana. Proszę bardzo. Zaprezentujemy wyliczankę ludową Onse Madonse Flore. Należy utworzyć z wszystkich uczestników koło. Swoją lewą dłoń należy położyć pod prawą dłonią sąsiada z lewej strony, a swoją prawą dłoń kładziemy na górze sąsiada z prawej strony. I zaczynamy wyliczankę, którą zaraz usłyszymy. Onse Madonse Flore. Przekładamy prawe dłonie, klaszcząc sąsiada z lewej strony. Kiedy wyliczanka dobiega końca i usłyszymy one, two, three, należy szybko zabrać dłoń, aby w nią nie dostać. Kto nie zdąży, to odpada i koło robi się mniejsze. Zaczynamy! A teraz
przypomnił mu, zabawa obrzędowa to wiec kawalera, który odbywał się zawdy dzień wesela, zaraz po tym, jak panie młody zdjęli wionek. Na ławie siadają nasze piękne dziewuły. Szybkie przykleję deko tak, co by ja do trzewiki wystawiłem. Teraz młody będzie musiał rozpoznać swoją ukochana otrzewika. Jak niezgodnie za pierwszym razem, będzie musiał dać okup. Beczka psiwa. No jo, wszystko je rychny, wtedy może tak przyprowadzić młodego. A teraz zobaczył dzionek jak dym trych na twoja Marynka. Zgadnij, którka jest twoja. Ciepło! 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 Zimno! Ciepło! Ciepło! Tu, za tą chmurką, skryło się moje jasne słoneczko. Zaraz zobaczymy. Twoje słoneczko, niech ci nigdy nie zachodzi. Jeszcze nie twoje, jeszcze ojczykowe. Nim ci zacznie świecić, rozwiąż mi zajciu taka zagadka. Powiedz Jano, co to może być. Jak je mała, to siadnią pieśń. Jak je większa, to ją strzeż. A jak podrośnie, to ją strzeż. A jak dorośnie, daj gaś pieniędzy komu, co tobie wejdzie do domu? Dziewucha. Na dziewczynę muszę ci Marynka dać. Idź tutaj moja córówka, użyj nie tacina. Użyj nie tacina, a nie mamina. Jedno moja. Prezentujemy zabawę wyścigowe nakrętki. Zabawa może się odbywać w każdym dowolnym pomieszczeniu. My dzisiaj nagraliśmy to na auli, bo pogoda nie sprzyja, żeby to zrobić na świeżym powietrzu. Zabawa polega na tym, że rysujemy na ziemi trasę lub tak jak my zrobiliśmy, układamy trasę z szarf, ze sznurków, z lin, to co mamy pod ręką. Oznaczamy start.
i oczywiście oznaczamy metę. Zasady są bardzo łatwe. Każdy z uczestników ma jeden kapsel. Fajnie, jak kapsel różnią się kolorami, wówczas wiadomo, czy jest kapsel, jak nie, to je oczywiście oznaczymy według uznania. Zasady są proste. Każdy po kolei pstryka w swój kapsel nakrętkę, aby przesunąć do przodu. Wzdłuż oczywiście wyznaczonej trasy. Kapsel, który wypadnie za granicę, za linę, wraca na linię startu. Wygrywa ta osoba, która pierwsza przekroczy metę. Proszę. Zabawa trwa aż do mety. My tu przygotowaliśmy długą trasę, ale oczywiście wszystko robimy według uznania, według ilości uczestników, czyli ilości naszych wyścigowych nakrętek. Witajcie! Chcielibyśmy zaprosić Was na niesamowitą przygodę, w której postaramy się odtworzyć kilka kociewskich tradycji. Po wielu rozmowach przeprowadzonych z mieszkańcami naszego regionu postanowiliśmy przedstawić kilka najciekawszych i najczęściej powtarzających się w podaniach zabaw. Oto kociewiak i kociewianka, a trzeba Wam wiedzieć, że wszystkie nasze źródła jednogłośnie podają, iż kociewiacy to ludzie weseli i lubujący się we wszelakiego rodzaju tańcach i śpiewach. Dawniej ludzie na kociewiu często spotykali się na tańce przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów. Przedawny na świecie było tak wiele, najstarszy król Boże zbytawił wesele. Mucha grała na gitarze, komar przytulewał, a Bóg siedział w siedlisku i wsiadnie wesoł. Tradycyjne zabawy ludowe często miały związek ze zmieniającymi się porami roku czy świętami. Obrzędy takie jak tupienie marzanny we wiosnę i wysmaganie panien po nogach wiotkami w poniedziałek wielkanocny mocno zakorzeniły się w świadomości ludzi zamieszkujących tereny Kociewia. Inne ciekawe zabawy ludowe były często związane z codziennymi obowiązkami, na przykład wyścigi z wiadrami napełnionymi wodą, którą trzeba było codziennie przynosić ze studni. Jajko było umieszczone na drzwiach ze dłoni. Ciekawą konkurencją jest również wbijanie gwoździ w wodę. Wygrywa ten, którego gwóźdź wejdzie najgłębiej w wodę po pojedynczym uderzeniu. Dzieci do zabawy wykorzystywały przedmioty łatwo dostępne, kamienie, gałęzie i drzewa. Jedną z zabaw z użyciem kamieni są tak zwane ciuchy. Gra polega na podrzuceniu jednego kamienia i próbie podrzucenia kolejnego, gdy tamten jest w powietrzu. Kamienie umożliwiały również grę w kapelę. Na środku ustawiamy budowę z kilku kamieni. Uczestnicy ustawiają się w wokół i po kolei rzucając jakimś przedmiotem starają się strącić budowę. Jednak najciekawsza wydaje się gra w łódkach. I tą chcemy zaprezentować. Oto gra w dówkę. Każdy z zawodników ma patek, który musi trafić w pustą puszkę, która stoi na cegle. Jeżeli rzucający nie trafia w puszkę, to dudek razem z rzucającym starają się dobiec do patyka. Natomiast jeżeli puszka zostaje zrzucona, zawodnik przesuwa się o jeden stopień do przodu.
blisko. Gra trwa aż tak długo, aż część z uczestników dojdzie do ostatniego poziomu. Nie oglądaj dzieci, to kulawy lisek leci. Nie wiadomo komu da, lis ogon ma, nie wiadomo komu da. Gabrysia, wielki brawo!